Dobry wieczór, Martyna Kowalczyk. Zapraszam na prognozę pogody. Najwyższe ciśnienie odnotowane na kuli ziemskiej to 1094 hektopaskale. Odnotowano je w Mongolii w 2020 roku. W Polsce ten rekord z 1997 roku to ponad 1054 hektopaskale. Czy uda się go pobić w ten weekend? Cały czas się temu przyglądamy, bo to ciśnienie rzeczywiście będzie bardzo wysokie, nawet osiągające wartość 1050 hektopaskali. A to wszystko ze sprawą tego dużego wyżu, który powstał z połączenia dwóch innych, mniejszych, ale również bardzo silnych. I ten wyż obejmuje swoim działaniem, swoim wpływem całą Europę. On przynosi taką piękną, słoneczną i pogodną aurę. Zobaczmy, jaka będzie sytuacja dzisiejszej nocy. Ta noc będzie pogodna, bez chmur, a jeżeli pojawią się chmury, to tylko tutaj, na północnym zachodzie. Tutaj również najcieplej. 1 stopień, minus 2 w centrum, minus 4 na południowym wschodzie i minus 5 na Suwalszczyźnie. To będzie to najchłodniejsze miejsce dzisiejszej nocy w Polsce. W województwie łódzkim temperatura wyrównana, minus 1, minus 2 stopnie. I zwróćmy uwagę właśnie na to ciśnienie atmosferyczne. 1042 hektopaskale już w nocy i ono cały czas będzie rosło. Zobaczymy to jutrzejszego dnia na barometrach, no i oczywiście za oknem, ponieważ sobota będzie bardzo ładna, słoneczna, bez chmur. Jeżeli pojawią się chmury, to tylko tutaj na północnym zachodzie. I na północy najchłodniej w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Krakowie. Tam 7 stopni, 8-9 w centrum, 10 na zachodzie i nawet 11 we Wrocławiu. W województwie łódzkim również dużo słońca, bardzo ładna pogoda, 8-9 stopni, wiatr będzie wiał ze wschodu i będzie słaby lub umiarkowany. No i właśnie tutaj to ciśnienie atmosferyczne 1045 hektopaskali cały czas będzie rosło, ono może osiągnąć jutro wartość nawet 1050 hektopaskali. Biometr będzie korzystny, ale niestety ten nagły wzrost ciśnienia i to, że ono będzie takie wysokie, może sprawiać, że będziemy rozkojarzeni, że możemy gorzej się czuć, szczególnie na swoje zdrowie powinny uważać te osoby, które cierpią na schorzenia kardiologiczne, ponieważ właśnie taki nagły wzrost ciśnienia może być dla nich po prostu groźny. Warto sprawdzać, co się z nami dzieje i monitorować swój organizm. Zobaczmy jeszcze, jaka będzie jakość powietrza w województwie łódzkim. Ona będzie dobra na północy, natomiast im dalej na południe, tym będzie się pogarszać, dlatego mieszkańcy południowych rejonów naszego województwa powinni raczej ograniczyć spacery. Sprawdźmy jeszcze, jaka będzie pogoda w najbliższych dniach. Ona cały czas utrzyma się bardzo dobra, dużo słońca, bez chmur, bez opadów, no i ciepło, od 10 nawet do 16 stopni. I proszę Państwa, to już chyba wiosna. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.